Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Krzysztof Jakubowski. A w dzisiejszym programie przedszkole nr 14 zyskało nowe oblicze. Wszystko dzięki gruntownej termomodernizacji, jaką przeszła placówka. Warunki bezpieczeństwa się polepszyły. Po drugie, na pewno o wiele lepiej idzie się do pięknego nowego przedszkola z uśmiechem i z radością. Urząd Skarbowy w Zabrzu zaprasza na szkolenie dotyczące rozliczeń za rok 2019. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podatnicy mogą mieć problem z wypełnianiem zeznań podatkowych, dlatego Urząd Skarbowy wychodzi naprzeciw podatnikom. Kolejna zabrzeńska placówka zyskała nowy blask. Tym razem gruntowną termomodernizację przeszło przedszkole nr 14 przy ulicy Ściegiennego 1 w Maciejowie. Koszt inwestycji wyniósł około 700 tysięcy złotych. Do takiego słonecznego przedszkola chciałby chodzić nie jeden maluch. Piękny wygląd budynku przy ulicy Ściegiennego 1 w Maciejowie to efekt termomodernizacji, dzięki której przedszkole nr 14 Promyczek to naprawdę optymistyczne przedszkole. Jak się Tobie podoba nowe przedszkole, nowy budynek? Bardzo fajny. W tamtym roku był gorszy trochę. A co się zmieniło? Kolor. Jaki teraz budynek ma kolor? Żółty. A wcześniej? Szary. Który lepszy? Żółty. I co, teraz chodzisz z większą radością tutaj do przedszkola? Tak. A co Twoi koledzy i koleżanki myślą o nowym wyglądzie przedszkola? Myślę, że lepiej im się podoba niż wcześniej. Remont placówki trwał od marca do końca sierpnia ubiegłego roku. Przez ten czas między innymi wymieniono instalację elektryczną, wykonano izolację ścian przyziemia, docieplono strop oraz odmalowano budynek. Cieszymy się, że mamy nowy budynek. Po modernizacji, jak Państwo widzicie, promieniejemy. Z brzydkiego kaczątka zamieniliśmy się w piękny zabrzeński promyczek. Warunki bezpieczeństwa się polepszyły. Po drugie, na pewno o wiele lepiej idzie się do pięknego nowego przedszkola z uśmiechem i z radością. Wsparcie mieliśmy bardzo duże, na każdym kroku je czuliśmy, także przy przeprowadzce do szkoły czy przy powrocie, przy zmianach, które nam towarzyszyły, przy upiększaniu wnętrz. Jest cieplej, jest piękniej. Dzieci z taką większą energią do nas przychodzą teraz, bo widzą ten piękny budynek z daleka. Widzą również to, że w salach jest tak przejrzyście. Mamy wymienioną całą szatnię, co też jest bardzo dużym plusem, bo mamy zamykane szafeczki, te wszystkie jakby kurteczki, wszystko jest pochowane, więc jest tak bardzo estetycznie. Bardzo się generalnie rodzicom podoba. Bardzo duża zmiana na plus. Przedszkole nr 14 to kolejna placówka, która na przestrzeni ostatnich lat zyskała nowe oblicze. Dla tych dzieciaczków warto podejmować takie wyzwania. Zabrze na warunki, które tworzymy dla dzieci, nie żałuje pieniędzy. To już ponad 48 obiektów szkolnych zostało termomodernizowanych. To już prawie 80 milionów, które włożyliśmy w upiększenie i w stworzenie lepszych warunków dla dzieci. Ale myślę, że patrząc na te dzieciaczki, każda złotówka jest dobrze zainwestowana. W Zabrzu inwestycja w dzieci szkolne, przedszkolne, myślę, że to dobrze zainwestowane pieniądze, a jak wiemy doskonale, do środków pozyskanych z budżetu państwa Zabrze dokłada ponad 40%. To większa kwota niż przeciętne miasto dysponuje na oświatę w najbliższej okolicy. Ale jestem przekonana, że warto, jestem przekonana, że to, tak jak powiedziałam, najlepiej zainwestowane środki. Koszt termomodernizacji przedszkola nr 14 wyniósł około 700 tysięcy złotych. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik spotkała się z mieszkańcami Mikulczyc. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać zarówno z gospodarzem miasta, jak i naczelnikami poszczególnych wydziałów oraz przedstawicielami służb porządkowych. Mikulczyce to jedna z prężniej funkcjonujących dzielnic Zabrza. Działają tam liczne stowarzyszenia oraz koła. Rada Dzielnicy od lat przyznaje laury przyjazny dla Mikulczyc. Także tam od lat odbywa się wyjątkowy konkurs kultywujący Gwarę Śląską, Unos w Mikulach. W dzielnicy nie brakuje także wielu sekcji sportowych.
Widzimy, że ludzie jednak chcą się skupiać w takich grupach, gdzie te swoje zainteresowania chcą rozwijać. I na pewno nam, jako Rada Dzielnicy, bo ja tu mogę w imieniu Rady Dzielnicy i jako mieszkaniec w tej chwili tutaj powiedzieć, że chcemy scalać tych wszystkich mieszkańców jakąś jedną wspólną rodzinę, taką lokalną, mikulczycką, a żeby to było przełożone również na nasze miasto Zabrze. Aby poznać aktualne sprawy dzielnicy oraz miasta, w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców z prezydent Zabrza. Każdy prezydent jest mądry mądrością swoich mieszkańców. Takie spotkania ukierunkowują problemy. My w ratuszu, wydaje się, wiemy, znamy te problemy, ale kiedy schodzimy do spotkań z mieszkańcami, te problemy się jawią jeszcze bardziej ostro. Dzięki temu możemy ustawiać pewne priorytety. Dzięki temu możemy załatwiać najważniejsze problemy, największe bolączki, które mieszkańcy mają. Czasami to są nieduże rzeczy i nie bardzo wiedzą mieszkańcy, gdzie pójść, w jaki sposób załatwić problem. Nie powiem, że wszystkie problemy załatwimy, ale wszystkich problemów wysłuchamy, a na pewno ustawimy priorytety od najtrudniejszych, od najważniejszych do załatwienia, do tych, które być może można załatwić od ręki. W spotkaniu wzięli udział także naczelnicy poszczególnych wydziałów oraz przedstawiciele służb porządkowych. Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z tego spotkania i z kontaktu z naczelnikami. To jest dowód na to, że czasami im się trudniej wybrać do urzędu w godzinach funkcjonowania. Tu, po godzinach pracy, troszkę w bardziej luźnej atmosferze, może więcej odwagi, może lepsza atmosfera, może lepszy kontakt. Myślę, że te spotkania są bardzo ważne i mają głęboki sens. W związku z rozpoczynającym się okresem rozliczeniowym, Zabrzański Urząd Skarbowy zaprasza na szkolenia na temat rozliczeń za rok 2019, ulg, zwolnień oraz mikrorachunków podatkowych. Od najbliższej soboty, czyli od 15 lutego, zostaje uruchomiona usługa Twój EPIT. Twój EPIT jest to usługa przygotowana przez Krajową Administrację Skarbową. Na stronie podatki.gov.pl możemy sobie zobaczyć, jak wygląda nasze zeznanie podatkowe przygotowane przez systemy, które znajdują się u nas w urzędach skarbowych. W związku z tym, że w ubiegłym roku było bardzo dużo zmian w zakresie podatków, szczególnie podatku dochodowego, ponieważ została wprowadzona nowa skala podatkowa, zmieniła się stawka podatków, zostały podwyższone koszty uzyskania przychodów, jak również została nowa taka ulga dla młodych, dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podatnicy mogą mieć problem z wypełnianiem zeznań podatkowych, dlatego Urząd Skarbowy wychodzi naprzeciw podatnikom i organizuje szkolenie w Urzędzie Skarbowym. Szkolenie takie odbędzie się w poniedziałek o godzinie 15:30. Na tym szkoleniu nie trzeba się zapisywać, jest to szkolenie darmowe, nieodpłatnie. Będzie można się dowiedzieć na temat nowych ulg, które zostały wprowadzone, między innymi o uldze termomodernizacyjnej, bo widzimy, że jest duże zainteresowanie na ten temat. Będziemy mówili, jak należy zalogować się na stronę Twój EPIT, na portal podatkowy, jak również będziemy mówić o mikrorachunkach, ponieważ jest to również znacząca zmiana, jeżeli chodzi o sposób dokonywania wpłat podatku. Może każdy przyjść, nie trzeba tutaj się zapisywać. Na sali obsługi podatnika zgłosić, że jest osoba zainteresowana. Szkolenie odbywa się na 5. piętrze na sali narad. W Zabrzu, w Urzędzie Skarbowym, w głównej siedzibie przy ulicy Bytomskiej 2. Tym materiałem kończymy dzisiejsze wydarzenia. Życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia.